wiosną, przed rozpoczęciem sezonu, Łódzki Klub Sportowy przy pomocy, wybitnej pomocy Tomka Wieszczyckiego i Tomka Kłosa, którzy za to odpowiadają, ściągnął do UKS-u pierwszego syna byłego reprezentanta Polski. Był to Jakub Kosecki. Spisał się doskonale, gra w UKS-ie, zbiera jak najlepsze noty. Jest już w UKS-ie jeden syn reprezentanta, Kamil Będkowski, czyli to już mamy drugiego syna reprezentanta Polski, który gra obecnie w UKS-ie. Tak? Mamy Kosecki, Będkowski. W tej chwili chciałem poinformować Państwa, że od pierwszego treningu w styczniu pojawi się na miesiąc w UKS-ie na testach, czyli jeszcze nie ma go dzisiaj z nami, bo nie jest to zawodnik UKS-u, ale będzie testowany syn kolejnego reprezentanta Polski, 23-letni Witek Ziober. On będzie przez miesiąc trenował z drużyną, trenerzy określą, podejmą decyzję, czy zostanie w UKS-ie. Druga niespodzianka za nami, Witek Ziober. I wreszcie trzecia niespodzianka, myślę, że to już jest ewenement na skalę światową. Będziemy mieli także czwartego syna byłego reprezentanta Polski w UKS-ie, który właśnie podpisał kontrakt przed 2 godzinami, tak tam około godziny 10 podpisał kontrakt, 10 z minutami podpisał kontrakt z UKS-em. Urodzony w Birmingham, grał w juniorach Sunderlandu, ostatnio występował w Dolkanie Ząbki, grał przeciwko UKS-owi i trochę krwi UKS-iackim obrońcom napsuł w tym sezonie. Patryk Kubicki, zapraszamy serdecznie. Z przodu atak może pomóc też ofensywnie bardzo. Na pewno moja atuty to szybkość, zwinność, nie wiem, co powiedzieć, na przykład urodziłem się w Birmingham w Wielkiej Brytanii, jestem z 1993 rocznika i to tyle. Wygryjesz Marcina Mięciela ze składu? Zobaczymy.